Dobra, najpierw zaczniemy sobie od tego, co producent napisał o tym podkładzie. Jest to podkład rozświetlający do twarzy z kawiorem wegańskim i skrobią z tapioki, chyba podobnie jak w poprzednich podkładach. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego i aktywnej glukozy poprawia równowagę płynu w warstwach skóry, pozostawiając ją nawilżoną i promienną, zapewnia długotrwały efekt rozświetlonej skóry, wydobywając jej naturalny blask. Wyjątkowa formuła pozwala na budowanie krycia w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Stworzymy z ponad 90% ze składników pochodzenia naturalnego. Czy tu jest coś innego napisane? Nie. I teraz tak. Tak jak już widzicie na miniaturce, ten nowy podkład znam wygląda w ten sposób. Oczywiście buteleczka jest ta sama, nakrętka jest też w tym samym designie, natomiast różni się tutaj kolorem. My mamy tutaj dzisiaj wersję do testu rozświetlającą, to jest jeden z nowszych podkładów marki NAM. Teraz Wam pokażę poprzednie wersje, żebyście sobie to w głowie poukładali, żeby Wam się nie myliło. Pierwszy podkład znam, to był ten z nakrętką w kolorze różowego złota. I to jest podkład dość kryjący. Można sobie tutaj budować krycie. I on jest z matowym wykończeniem. Jego test możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Dam Wam do niego link w opisie. Albo możecie sobie po prostu wyszukać test tego podkładu. Potem wyszedł też w tym samym opakowaniu, natomiast z nakrętką w kolorze kaki, takiej zgniłej zieleni. Tutaj też można sobie budować krycie, natomiast ten podkład już był taki satynowy, coś pomiędzy rozświetleniem a matem, taki bardzo soft, taki bardzo delikatny mat, także mówię, coś pomiędzy rozświetleniem a matowym, ale na pewno nie jest taki mocno matowy jak ten z nakrętką w kolorze różowego złota. No i teraz przyszedł właśnie czas na coś rozświetlającego, będziemy dzisiaj testować. Ja mam tutaj kolor 01 Cesuan, czyli tak samo łabędź. I tutaj w tym z zielonym też był ten sam kolor. No więc spoko. Ja przynajmniej zawsze wiem, że sięgam po najjaśniejszy w kolorze łabędziowym. Dobra, to przechodzimy sobie teraz do testu. Wstrząsnę delikatnie. Jaki jasny. Już mi się podoba. O, już czuję, konsystencja jest zupełnie inna niż w tamtych. Ta jest taka bardziej kremowo-żelowa. Nie jest taka sucha, bo wiecie, matowe podkłady są od razu, jak nakładacie, takie bardziej treściwe, bardziej suche. Co oni tu napisali? Że można sobie budować krycie. No zobaczymy. Kolor ma bardzo ładny, podoba mi się. Sobie troszeczkę odgarnę włosy. Tu mi wydziobałam się i teraz mam takie zaczerwienienia. Dobra, ja sobie zbuduję to krycie gąbeczką, tak jak zawsze skośną, mam z marki Vibo. Jedna z naprawdę bardzo dobrych gąbek. Także jeśli szukacie w drogerii też jasnych podkładów, to śmiało możecie sobie podejść do półki NAM, bo ten najjaśniejszy kolor 01, nieważne z której wersji, on zawsze jest jaśniutki. W sumie tylko ten pierwszy jest chyba bardziej żółty i jest najciemniejszy, ale ten z nakrętką w kolorze kaki, satynowy, i ten, co dzisiaj testuję, jest chyba najjaśniejszy nawet. Bardzo ładnie się układa na twarzy. Bardzo ładnie wygląda. Natomiast krycie ma takie delikatne w stronę średniego. Spróbujemy sobie oczywiście później po tej pierwszej warstwie krycie dobudować. Zobaczymy, czy będę w stanie zakryć to. Ładnie wyrównuje kolor skóry, podoba mi się. Kolor jest śliczny, jaśniutki, delikatnie, bym powiedziała, że to jest neutralny. Chociaż tu jest C, więc może sugerować, że jest cold. Ale ja bym powiedziała, że on idzie delikatnie w stronę koloru takiej kości słoniowej. Więc bardzo, bardzo na plus. Że nie jest jakiś różowy, nie jest pomarańczowy, tylko właśnie taki raczej chyba neutralno-chłodny. Tak, zdecydowanie tak bym określiła ten kolor. Bardzo ładnie, naturalnie się kładzie.
Ciekawe, czy będzie podkreślał pory, bo zazwyczaj rozświetlające podkłady są takie, że mniej wygładzają. O. Dają taki efekt promiennej cery, lepiej zdrowej, natomiast bardziej podkreślają pory, bo nie są tak mocno matowe, tak? Także coś założyłam, że w tych rozświetlających podkładach bardziej te pory delikatnie widać, ale też nie zawsze. Trzeba podkłady testować. No, bardzo fajnie wygląda na ten moment. Doklepię sobie resztę twarzy i widzimy się przy drugiej warstwie. Dobrze, tak wygląda ten podkład przy jednej warstwie. Może Was troszkę przybliżę. O! Jest jasny, jest jaśniejszy niż moja szyja, więc to ma duży plus. Jak się uda, to będziecie mieć bardzo fajny, jasny podkład dostępny w drogerii. A ja przechodzę do nałożenia sobie drugiej warstwy. Chcę sprawdzić, czy się da tutaj zbudować krycie. Bardzo przyjemnie ten podkład leży, nic się tutaj nie rozwarstwia, nie waży, nie zostawia jakichś dziwnych rzeczy, więc super. Będziemy testować krycie na tym. Sobie już w międzyczasie tamta warstwa zdążyła pewnie delikatnie podeschnąć. Boże, jak to wygląda. Podziewałam się, bo mi zaskórniki od czegoś wyszły i koniecznie chciałam się ich pozbyć mechanicznie, bo raczej ciężko zaskórniki pozbyć się zaskórników inaczej niż mechanicznie właśnie. Najlepiej po prostu się ich pozbyć, wyciskając je, no i tak to się właśnie skończyło. No, dziwna taka faktura jest tej skóry tutaj, kurde, gdzieś się wyciskałam, ale że nie, że wina podkładu, tylko po prostu bardzo nie lubię mieć takich wyprysków na twarzy. Nieładnie to wygląda. No i co? No krycie się zwiększyło, ale na pewno nie jest to full cover. Myślę, że tutaj do średniego można sobie zbudować. Jak najbardziej. Takie do dobrego średniego krycia spokojnie. Jeszcze czoło, które też mam podziobane. Tak wyglądają dwie warstwy tego podkładu jeszcze przed przypudrowaniem. Ja teraz sobie zrobię kremowe konturowanie, wykończę cały makijaż twarzy. Pokażę Wam się, jak już skończę cały makijaż. A tymczasem wygląda to w ten sposób. Jeszcze może zrobię przybliżenie i sobie zobaczcie. Dobrze, kochani, makijaż jest skończony. Powiem Wam jeszcze, czym się przypudrowałam. Środek twarzy pudrem Smart Velvet Powder znam. Też z tej kolekcji z nakrętkami w kolorze kaki. I takim pudrem, który jest ze stałej kolekcji NAM Satin Loose Powder. Ten Smart Velvet dam sobie na strefę T, a ten na boki twarzy. Tak sobie to po prostu połączyłam. Bardzo też Wam polecam ten bronzer z Belle, Winter Cream Bronze. On ma bardzo ładny kolor. Taki akurat właśnie dla mnie, taki jest nie za chłodny, nie za ciepły. Ma taki ładny, delikatnie oliwkowy kolor, który pasuje ładnie do takich cer jasnych, właśnie troszeczkę w kość słoniową, albo delikatnie ciepłych karnacji. To on też bardzo fajnie wygląda, nie wygląda siną przede wszystkim. I pachnie pomarańczą, taką świąteczną, z cynamonem i goździkami. Także tak, już Wam mówię, którą mamy godzinę. Jest 12:55, przyjmijmy, że jest 13, będzie mi łatwiej policzyć. Na ten moment makijaż wygląda bardzo ładnie, podkład fajnie leży na twarzy, jest taki dość naturalny, ale jednak wyrównuje kolor i
nawet fajnie kryje. Mimo, że używamy retinol, to ładnie wygładza, nie podkreśla suchych skórek. Więc na ten moment bardzo mi się podoba. Widzimy się wieczorem w podsumowaniu tego testu podkładu. Dobra, słuchajcie, czas na podsumowanie, bo trochę przegięłam z tym oglądaniem filmów. I mamy godzinę 2:18, więc minęło 11 godzin, odkąd skończyłam się malować. I słuchajcie, ten podkład mi się mega podoba. Wygląda bardzo ładnie, świeżo. Do tej pory, po tych 11 godzinach. Bardzo mi się podoba na brodzie, ale może nie będę Wam robić zbliżenia, bo ubrudziłam się sosem. I też nie chciałam tego mega ścierać. Natomiast broda jest... ładnie wygląda, bo nie jest... ten podkład się na tej brodzie nie zważył. Bardzo ładnie wygląda. Te pory też nie są jakieś tak mega podkreślone. Nie widać mi zmarszczek. Może przybliżę Wam i pokażę. Mam gładziutkie czoło. Tutaj też nie jest najgorzej, na policzkach. Wszystko wygląda fajnie, mi się podoba. I tu mam gdzieś sos niestarty. Ale na brodzie to wszystko wygląda super. Do tej pory mi się podoba, oglądałam sobie ten podkład w ciągu dnia i w różnych światłach i jestem, słuchajcie, pod wrażeniem. Myślę, że to jest jeden z lepszych podkładów, które tutaj testowałam od zeszłego roku. Także macie na pewno moją rekomendację z takim pełnym przekonaniem. Podoba mi się kolor, podoba mi się wykończenie, podoba mi się krycie tego podkładu. Można sobie je dobudować do średniego. Jak sami widzicie tutaj w buteleczce, no kolor jest bardzo jasny. Fajnie, że są trzy różne wykończenia. Tych podkładów znam, a to w szczególności mi się spodobało. Więc na pewno będzie to podkład, po który będzie sięgać. I słuchajcie, mam tutaj taką, taki organizer na kosmetyki i ja ten podkład sobie tam dam. A to znaczy, że to jest taki jeden z moich ulubionych, że mi się podoba i będę go używać. Więc mam tam dwa podkłady, więc któryś z nich sobie zamienię i będę po prostu używać ten. Także to by było na tyle w dzisiejszym teście podkładu rozświetlającego Znam. Zostawcie mi proszę łapki w górę, jeśli test Wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, czy już używaliście tego podkładu albo któregokolwiek z Znam, bo jestem ciekawa, bo to są bardzo fajne podkłady o bardzo ładnej kolorystyce. I dajcie suba, ponieważ będzie tutaj więcej filmów z testami podkładów i też innych kosmetyków, więc warto śledzić. Tym bardziej, że prowadzę taki kontakt, w którym testuję po prostu podkłady jasne dla osób bladych. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!